Chciałabym bardzo serdecznie Państwa przywitać, podziękować, że w jeszcze piękny, prawie letni dzień znaleźli Państwo chwilę czasu, żeby nas dzisiaj odwiedzić. Dzisiejsze spotkanie jest spotkaniem, które w pewien sposób zamyka tydzień spotkań z osobami niepełnosprawnymi oraz z dziećmi i młodzieżą. Rozmawialiśmy na temat tolerancji, tego jak żyjemy, a jak powinniśmy żyć. Sam festiwal został przygotowany przez panią Renię Łowiecką, która się jeszcze ukrywa, oraz Michał Siedraszko. To są główne sprawczynie dzisiejszego konkursu i wszystkich wiatarów. Chciałem przypomnieć, że to moje wczorajsze zachowanie. Co? Myślisz, że jakiś wiatr ci przyniesiesz, to ci wybaczę? Nie wyobrażasz sobie na to, żeby z nim porozmawiać? Wyjaśnić ten konkurs? No ludzie, drodzy, wybacz. No i nie wytrzymałam, no. No nie dałam rady. Pamiętajmy, że ten facet ma jakieś uczucia. Oczywiście, że miałam rację. Tak. Ale pamiętajmy, że ten facet to nie jest jakaś zwierzyna. To znaczy też, ale... Ja przepraszam bardzo, ja tu się muszę wtrącić. To jest dla was szczególnie panowie informacja, to jest sketch Renaty. Ja się nie ze wszystkim zgadzam, co ona tutaj mówi. Tak czy inaczej, drogie panie, musimy wytrzymać do końca. Teraz tylko druga, ja się postaram jej coś poprawić. Był piękny, słoneczny poranek, kiedy Wacław przyszedł z kwiatami. Renato, ja chciałam cię bardzo mocno przeprosić za moje wczorajsze Ja? Naprawdę są śliczne, naprawdę. Dziękuję, jestem ci bardzo wdzięczna. Szkoda tylko, że najpierw musiałeś zachować się, jak gnój, żeby dać mi. Szkoda, że nie dajesz kwiatów tak bez powodu. Nie wiem, bo razem pracujemy, bo się lubimy, bo się znamy. No ale ty najpierw musiałeś nasypić, a teraz dajesz mi te kwiaty. No. Sorry bardzo, no ludzie, ja mam się teraz z tego cieszyć, z kategorii. No nieładnie się zachowałam, prawda? No właśnie. Mi się wydaje, że my się po prostu mścimy za te wszystkie kwiaty, których do tej pory on nam nie przyniósł. Za te wszystkie kwiaty, których do tej pory nam nie dostarczono. Dlatego teraz, drogi panie, jestem ta idealna, jak reagować na kwiaty. Był piękny, słoneczny poranek, kiedy Wacław przyszedł z wiechciem. Ja chciałam cię bardzo serdecznie przeprosić za moje wczorajsze zachowanie. Kwiaty! Nie mogę uwierzyć! Nie, 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 nie! What a life.
Pół godziny na kolanach błagał, żebym miał.